wierni katolicy. Tydzień temu było o uzdrowieniu Pana Jezusa, które uczynił Pan Jezus trendematemu i o tym zastanawialiśmy się, nad tym, jaką rolę ma do spełnienia w życiu chrześcijanina cierpienie. Dzisiaj mamy piękną scenę, w której widzimy apostołów, którzy razem z Panem Jezusem płyną łodzią i grozi im niebezpieczeństwo, zatonięcie. I ci apostołowie wołają do Pana Jezusa, by ten ich ratował. I strach, który ich przejął, jest również zbawienny. Tak jak ból jest zbawienny, taki strach ma błogosławione skutki, dlatego że dzięki niemu uznajemy własną słabość i to, że grozi nam cały czas niebezpieczeństwo. Można powiedzieć, niedowiarstwo apostołów polegało wyłącznie na tym, że mieli ze sobą Pana Jezusa na tejże łodzi, zapomnieli niejako o tym, że Pan Jezus jest tym, który ma władzę nad siłami natury. I dopiero na prośbę apostołów Pan Jezus uspokoił żywioły ziemi, przez to udowodnił po raz kolejny swoją potęgę i swoją moc. Sam strach apostołów był całkowicie uzasadniony i nic dziwnego, że przestraszyli się oni tej okropnej, niebezpiecznej sytuacji. My w licznych niebezpieczeństwach, jakie nas otaczają, również powinniśmy być tak jak apostołowie, pod tym względem, że winniśmy oprócz ziemskiego, naturalnego ratunku szukać zbawienia i pomocy u Pana Jezusa. On bezustannie nad nami czuwa, opatrzność boska nad nami czuwa i Pan Jezus wszystko, co nam się przytrafia się nam z Jego woli. Z tego powodu byśmy dzięki tym doświadczeniom zbliżyli się do Pana Jezusa i bardziej Mu zaufali. Opatrzność boska realizuje się na wiele różnych sposobów. To znaczy czasami Pan Jezus, tak jak w czasach apostołów, interweniuje niejako osobiście, ale to się raczej rzadko zdarza. Z reguły posługuje się w celu ratowania ludzi, pomagania im aniołami. W niebie jest wiele miliardów aniołów, które opowiedziały się po stronie Boga, które uznały panowanie Boga, którzy skłonili się przed człowieczeństwem Jezusa Chrystusa i Najświętszą Marią Panną. Dzięki temu zbawili się i od tej pory służą oni bezustannie Bogu i też od czasu, gdy człowiek został stworzony, służą człowiekowi. Każdy z nas ma anioła stróża. To jest artykuł wiary, w który winniśmy mocno wierzyć wraz z narodzeniem. Prawdopodobnie w czasie w stanie błogosławionym dziecko ma tego samego anioła stróża, które jego matka, tak twierdzą niektórzy teologowie. Natomiast dopiero od urodzenia przydawany jest każdej osobie anioł stróż. Anioł stróż, który bezustannie czuwa nad człowiekiem, który pracuje i pomaga człowiekowi w zbawieniu. Ta rola jest dla anioła niczym uwłaczającym, chociaż z natury swej są o wiele doskonali i wyżsi od człowieka. Są czystymi duchami, pod tym względem można by rzec, są bytem pośrednim między Bogiem a człowiekiem. Oczywiście są oni stworzeniem, ale jako pozbawieni ciała nie mają tego związanych z ciałami obciążeń. Zresztą dlatego próba aniołów w niebie była tak krótka i jednorazowa, dlatego że przez ciało ludzkie, przez jego słabość i poprzez również namawianie do grzechu, ludzie są jak gdyby trochę mniej odpowiedzialni za grzech niż aniołowie, którzy mają doskonałe umysły, doskonałą wolę, która gdy raz opowie się po jednej lub drugiej stronie, jest ta wola już niezmienialna. Stąd też próba, której zostali poddani aniołowie, była próbą niejako w ułamku sekundy. Najpierw zostali stworzeni, później poddani próbie i ci, którzy opowiedzieli się po stronie Boga, była to większość aniołów, zostali w niebie i od tej pory królują razem z Chrystusem. Cieszą się widzeniem Boga takim, jakim On jest. Mają wizję uszczęśliwiającą. Wcześniej nie mieli, chociaż byli w niebie, dlatego gdyby ją mieli, to nie mogliby
wypowiedzieć się przeciwko Bogu, tylko dlatego, że jeszcze Bóg zakrył w momencie ich stworzenia swoją prawdziwą istotę i jak gdyby wygląd. Dzięki temu mogli jeszcze się opowiedzieć po jednej lub po drugiej stronie. Ktoś, kto widzi Boga takim, jakim On jest, Jego wola jest tak doskonale zjednoczona z wolą boską, jest tak szczęśliwy, że nie jest w stanie opowiedzieć się po stronie zła. Ale że my jesteśmy obciążeni ciałami, że przez to ciało częściowo można by rzec grzech, jak gdyby jest nie tyle, że usprawiedliwiony, co bardziej zrozumiały. Dlatego próba człowieka trwa całe życie i z reguły jest to wiele lat, w czasie których człowiek musi się opowiedzieć albo po stronie Boga, albo po stronie diabła. I w tejże próbie mamy przy sobie anioła stróża, który bezustannie nad nami czuwa, który daje nam natchnienia. I ważne jest, żeby być w stanie łaski uświęcającej, bo wtedy wszelkie natchnienia anielskie i prowadzenie ze strony anioła stróża może się dokonywać w sposób doskonalszy. Jeżeli ktoś żyje w grzechu, to w takim przypadku anioł stróż ma jak gdyby w dużej mierze ręce swęta. Nie znaczy to, że anioł stróż opuszcza osoby, które nie żyją w stanie łaski uświęcającej, ale możliwości jego działania są ograniczone. Może on wtedy na pewno nie ustawia się za nami u tronu Chrystusa, Trójcy przy Najświętszej, jak to czynił zresztą Archanioł Rafał, o czym czytamy w Księdze Tobiasza, który był jednym z siedmiu aniołów, które stoją przed obliczem Pańskim. I aniołowie stróżowie mają właśnie to zadanie wstawiać się za nami, strzec nas ode złego, zachowywać od wszelkich niebezpieczeństw, przede wszystkim duchowych, ale również od niebezpieczeństw fizycznych, które nam bezustannie bronią. Są takie piękne obrazki, które jest wiele, niestety często są zazwyczaj takim cukierkowym, w cukierkowych kolorach pokazujące anioła stróża, który na przykład przeprowadza dzieci przez kładkę nad rzeką. I abstrahując od tej ckliwości, która nieraz bije z tych obrazków, to pokazują one tą zasadniczą prawdę, że szczególnie dzieci są osłaniane ze względu na wiele niebezpieczeństw, które je otacza przez aniołów stróżów. Później często ludzie, gdy dorośleją, zaliczają aniołów stróżów do świata bajkowego i zapominają o tym, że mają anioła stróża. Niestety ten stan potrafi trwać całe życie. Ludzie mówią o aniołach, a nie myślą o tym, że mają kogoś, kto bezustannie czuwa i przede wszystkim jest bardzo potężny, potrafi użyć swojej ogromnej mocy dla wybawienia człowieka z niebezpieczeństwa. I ponadto jest on niezwykle inteligentny. Aniołowie mają inteligencję, która przewyższa naszą, która właściwie nie ma porównania z naszą. My poznajemy rzeczywistość, najpierw poznają za pomocą zmysłu, wzroku, słuchu, potem dopiero nasz umysł je, te bodźce zewnętrzne przerabia i nieraz trwa bardzo długo, niż potrafimy dojść do jakiejś prawdy. Umysł jest to po prostu obarczony również skutkami grzechu pierworodnego, nawet jeśli sam grzech pierworodny jest zmyty poprzez chrzest i często nasze poznanie jest tylko cząstkowe, niedoskonałe i nieraz bardzo niedoskonałe. Natomiast aniołowie mają poznanie doskonałe. One wnikają w istotę rzeczy od razu i dzięki tej swojej ogromnej inteligencji, która przerasta naszą inteligencję, potrafią tak nam pomagać, by było to dla nas najlepsze. Ponadto sam Pan Bóg wlewa im w ich umysły pewną wiedzę, którą winne one posiadać, żeby móc sprowadzić powierzone sobie osoby do nieba. Jest to istotne dlatego, że mamy oprócz wielu teologów uważało, że jak mamy aniołów stróżów, ale tak samo Belzebub przydziela każdemu specjalnego diabła, żeby go kusił. Nie jest to prawda wiary, ale można powiedzieć, że w życiu ludzi jest bardzo często tak, że jakby ktoś za nami chodził i specjalnie nam podkładał nogi. To nie jest często tak zwany pech. Nie ma czegoś takiego jak pech. Nie ma tak samo w sensie ścisłym przypadku. Jest tak, że o nasze dusze toczy się walka, zacięta walka. I aniołowie stróżowie są naszymi przyjaciółmi, którzy z miłości do nas, do Pana Boga chcą nas zbawić.
i z miłości do nas będą pracowały nad naszym zbawieniem, będą walczyły aż do końca, aż do śmierci. Największą walkę, którą staczają o nasze dusze, toczy się w chwili śmierci, gdy decyduje się na wieczność, czy będziemy po stronie Pana Boga, będziemy wiecznie szczęśliwi, czy będziemy wiecznie nieszczęśliwi i karani za nasze odwrócenie się od praw Bożych, za przekraczanie ich w ciężkiej materii. I diabeł również walczy o to, by nas wydrzeć Panu Bogu, z tego względu, że chce, byśmy byli nieszczęśliwi, chce, byśmy mieli udział w Jego buncie, byśmy... To jest jedyna rzecz, którą w cudzysłowie on może zrobić Panu Bogu. Jeżeli planem Bożym jest, byśmy wszyscy poszli do nieba, to wyrwanie każdej jednej duszy jest jak gdyby, no nie jak gdyby, ale naprawdę obaleniem planu Bożego w stosunku do duszy. Dlatego on będzie, póki będzie żył choć jeden człowiek, który będzie miał wolną wolę, dzięki tej wolnej woli będzie mógł się opowiedzieć po stronie Boga, czy przeciwko Panu Bogu, będzie próbował zawrócić człowieka z drogi zbawienia i splamić duszę grzechem śmiertelnym, by taki człowiek na wieki cierpiał w piekle. Aniołowie, stróżowie działają zawsze i wszędzie i powinniśmy o nich pamiętać, powinniśmy się do nich modlić. Tylko zresztą ludzie, każdy jeden człowiek ma anioła stróża, również całe prowincje, kraje, zakony, klasztory i państwa mają swoich aniołów stróży. Powinniśmy o tym pamiętać, że modląc się chociażby za ojczyznę, za Polskę, że ona ma anioła stróża, tak jak miała na przykład Portugalia, tak jak wiele innych krajów. Módlmy się do aniołów stróżów, również tych osób, za których powinniśmy się modlić. Jeśli pomodlimy się do anioła stróża osoby, która nam złorzeczy, która nam się leczyni, to taki anioł stróż będzie się tej osoby, będzie starał się tę osobę odwrócić od złego i naprowadzić na dobrą ścieżkę. Tak więc z tej wielkiej sceny, którą kontemplujemy, powinniśmy wynieść to, że mamy mieć ogromne zaufanie do Pana Jezusa, do Patrzności Boskiej i pamiętać o tym, że zawsze i wszędzie Pan Bóg myśli o nas, by ochronić nas od niebezpieczeństw, czy to będą, i zwłaszcza jeśli to będą niebezpieczeństwa duchowe, ale również niebezpieczeństwa fizyczne. Pamiętajmy o aniołach stróżach, o tym, że mamy potężnych przyjaciół, pomocników, którzy potrafią bardzo wiele uczynić dla nas zbawienia. W Księdze Tobiasza widzimy, jak Archanioł Rafał prowadził Tobiasza poprzez dalekie krainy, uchronił go od licznych niebezpieczeństw, czy to w wodzie, czy to nawet od demonów. Widzimy, że Archanioł Rafał potrafił uzdrowić ojca Tobiasza, starszego Tobiasza, z jego chorobą. Skoro mamy tak wielkich pomocników, którzy są od nas o wiele bardziej mądrzy, którzy są potężniejsi od nas i których wola jest o wiele ściślej, całkowicie ściśle zjednoczona z wolą Bożą, to zwracajmy się do nich i módlmy się, by nas nigdy nie opuścił. Właściwie módlmy się o to, żebyśmy my ich nie opuścili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech poprawi serce Maryi. Módl się za nas.